realpolish.pl, your Polish language online resource. Za mikrofonem Piotr, to jest podcast Real Polish i jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego. Witam, słuchacie podcastu realpolish.pl. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Jeśli szukacie czegoś do posłuchania i w dodatku ma to być po polsku, to bardzo dobrze trafiliście, bo to jest właśnie podcast po polsku. Skoro tak jest, to prawdopodobnie uczycie się języka polskiego i moje podcasty będą dla was dobrą pomocą, mam nadzieję. Możecie słuchać i jednocześnie śledzić tekst. To jest bardzo pomocne, bo widzicie, jak są zapisane słowa, jednocześnie słysząc ich wymowę. W ten sposób lepiej zapamiętujecie słowa, nie tylko słyszycie je, ale również widzicie je. A poza tym uczycie się, jak wymawia się poszczególne sekwencje liter, jak wymawia się pewne zbitki liter. To bardzo ważne. W języku polskim to jest dość łatwe, bo jeśli nauczycie się, jak wymawia się litery i ich połączenia, to nigdy, nigdy nie będziecie mieli problemu z przeczytaniem nowego słowa. Możecie nie wiedzieć, co to słowo znaczy, ale będziecie wiedzieć, jak je wymówić. Możecie zapytać, co zrobić, żeby mieć dostęp do transkrypcji. Trzeba być aktywnym użytkownikiem jednego z moich kursów. To może być 100 Daily Polish Stories, to może być 365 Daily Polish Listening, ale może to być również klub VIP. Nie ma znaczenia. Każda osoba mająca aktywne konto ma dostęp do transkrypcji wszystkich podcastów, które nagrałem. Zatem możecie czytać i słuchać jednocześnie. Aha, zapomniałem powiedzieć, że mam na imię Piotr, ale to chyba już doskonale wiecie. Kochani, to tyle tytułem wstępu. Jak zwykle posłuchamy dziś nagrań od was. Bardzo się cieszę, kiedy przysyłacie nagrania. Szczególnie ciekawe jest, kiedy komentujecie któryś z ostatnich podcastów. Niedawno opowiadałem o wielkim niemieckim filozofie Fryderyku Nietzsche. Jeśli jeszcze nie słuchaliście, to zapraszam serdecznie. Ciekawa postać. Mój przyjaciel z Gwatemali przysłał właśnie krótkie nagranie, w którym mówi o swoich wrażeniach po wysłuchaniu tego podcastu. Zanim posłuchamy tego nagrania, muszę wam zdradzić, że z Edwardem spotkaliśmy się już kiedyś w Warszawie. Jesteśmy przyjaciółmi i czasami rozmawiamy ze sobą trochę po polsku, trochę po hiszpańsku. Dlatego Eduardo nie musiał mi przedstawiać się, bo bardzo dobrze się znamy. Posłuchajmy więc, co powiedział Eduardo na temat podcastu o Fryderyku Nietzsche. Cześć Piotr, już skończyłem słuchanie podcastu Fryderyk Nietzsche. To było bardzo, bardzo interesujące. Oczywiście w podcaście były dużo słów, ja nie znam i musiałem szukać ich na słowniku. Ale ja myślę, że to jest bardzo dobre, żeby uczyć się języka polskiego. To było bardzo, bardzo ciekawe. Na przykład ja bardzo lubiłem, który on miał problem z swoją dziewczyną. Ja myślę, że on nie chce mieć normalne rodziny, ale ona była bardzo wolna i nie chciała mieć rodzinę, nie chciała mieć dzieci. To jest bardzo, bardzo ciekawe. To jest też interesujące po zmarłym filozofa
że jego siostra zrobiła biznes z notki swojego brata. To jest nie wiem co mówić, dlatego ja myślę, że ona oczywiście miała inne filozofii. Dziękuję bardzo za cudowne pracę. Pa. Wielkie dzięki, Eduardo. Bardzo mi miło, że zrobiłeś nagranie. Jak słyszeliście, Eduardo mówi bardzo dobrze po polsku, chociaż czasami zdarza mu się zrobić jakiś błąd. Czasami jest to błąd gramatyczny, czasami źle użyte słowo, ale Eduardo mówi bardzo płynnie po polsku. Płynnie to oczywiście nie znaczy bezbłędnie. Mówić płynnie to znaczy potrafić powiedzieć to, co ma się na myśli. Nawet jeśli używamy prostych słów i nieskomplikowanych konstrukcji gramatycznych, możemy opowiedzieć praktycznie o wszystkim. W dodatku, robiąc co jakiś czas błąd gramatyczny, nadal wszystko jest całkowicie zrozumiałe. Żeby mówić płynnie, trzeba dużo słuchać i dużo czytać. No i oczywiście trzeba również mówić. Nie można bać się robić błędów. Błędy to jest normalna rzecz. Naprawdę nikt nie dziwi się, jeśli robicie błędy. Polacy z reguły są bardzo zdziwieni i zaskoczeni, jeśli ktoś mówi po polsku, szczególnie jeśli to jest ktoś z zachodu Europy albo z innego kontynentu. Ludzi dziwi, że ktoś taki chce uczyć się języka polskiego. Eduardo, bardzo dziękuję za nagranie. Na koniec podcastu posłuchamy jeszcze nagrania, które dostałem od bardzo miłej rodziny z Mińska. To na koniec, ale teraz przejdźmy do głównej części dzisiejszego spotkania. Pewnie zauważyliście, że interesują mnie nowe technologie. Zrobiłem kilka podcastów na tematy związane z technologią, ze sztuczną inteligencją. Lubię komputery i związane z nimi rzeczy, lubię technikę. Może dlatego zostałem inżynierem. Pewnie tak. Kochani, dawno już nie opowiadałem nic na temat technologii. Dlatego pomyślałem, że dziś opowiem o komputerach. Ale nie o tych, które znamy i których używamy na co dzień. Opowiem o komputerach kwantowych. O tym, czym różnią się od komputerów, których używamy teraz, których używamy dzisiaj. Ale żeby to zrobić, żeby opowiedzieć o tej super nowoczesnej technologii, musimy jak zwykle cofnąć się w czasie i przyjrzeć się, jak działała stara technologia. W ten sposób lepiej zobaczymy i zrozumiemy różnice. Nie będziemy musieli oczywiście cofać się bardzo głęboko w czasie, bo komputery nie są aż tak bardzo stare. Owszem, już w starożytności były maszyny ułatwiające obliczenia, na przykład maszyna Abacus, ale to oczywiście nie były komputery. Komputer to też jest maszyna licząca, ale taka, którą można programować, żeby wykonywała obliczenia według zadanego algorytmu, według zadanego przepisu. Ten przepis można zmieniać i maszyna będzie obliczała za każdym razem według nowego przepisu. Wszystkie dane w komputerze są zapisane za pomocą bitów informacji. To jest bardzo proste, bo bit informacji możecie sobie wyobrazić jako przełącznik, który jest albo włączony, albo wyłączony. Inaczej mówiąc, każdy przełącznik, bit, może mieć wartość 1 lub 0. Bardzo, bardzo proste.
jeżeli mamy mnóstwo tych przełączników, bardzo dużo, i działają one bardzo, bardzo szybko, to nasz komputer może wykonywać obliczenia bardzo, bardzo, bardzo szybko. W 1939 roku niemiecki inżynier Konrad Zuse zbudował pierwszy komputer elektromechaniczny. To znaczy, że przełączniki były elektromechaniczne. Już kilka lat później, w 1942 roku, w Stanach Zjednoczonych powstał pierwszy elektroniczny komputer. Przełącznikami w tym komputerze były lampy elektronowe. Rok później zbudowano komputer Colossus, który był pierwszym elektronicznym cyfrowym komputerem programowalnym. Ten komputer był wykorzystany do łamania szyfrów podczas II wojny światowej. Kiedyś opowiadałem o tym, jak złamano kod maszyny Enigma. Jeśli jesteście ciekawi, to posłuchajcie podcastu numer 346. W tym podcaście opowiadałem o tym, jak złamano kod maszyny Enigma. Bardzo ciekawa sprawa. Komputery zbudowane w oparciu o lampy elektronowe były oczywiście bardzo duże, bo same lampy są duże, a tych lamp musi być naprawdę mnóstwo. Tych przełączników musi być bardzo dużo. Naukowcy szukali więc innych sposobów na budowanie przełączników. Pod koniec lat 40. wynaleziono tranzystory, czyli można powiedzieć przełączniki półprzewodnikowe. W połowie lat 50. powstał pierwszy komputer zawierający tranzystory. Mówiąc o komputerach, musimy koniecznie wspomnieć o Alanie Turingu, który mając tylko 26 lat napisał pracę o liczbach obliczalnych i został uznany za jednego z najwybitniejszych matematyków. Później zaproponował tak zwany test Turinga, który określa zdolność maszyny do prowadzenia inteligentnej rozmowy z człowiekiem. Wtedy już zaczęto myśleć o sztucznej inteligencji. Jeśli maszyna przejdzie taki test, to znaczy, że człowiek nie zorientował się. Nie zauważył, że rozmawia z maszyną, a nie z innym człowiekiem. Testowany człowiek myśli, że rozmawia z innym człowiekiem, a tak naprawdę mówi, rozmawia z komputerem. Myślę, że kiedyś jeszcze wrócimy do tego tematu, bo jest bardzo interesujący. Cześć, jak się masz? Jesteś komputerem? A może jesteś człowiekiem? Teraz wracamy do komputerów klasycznych. W komputerach wykorzystywane są już tranzystory, tak jak mówiłem, i później idea była taka, żeby robić jak najmniejsze tranzystory, upchać ich jak najwięcej do komputera i żeby te tranzystory działały jak najszybciej. Wymyślono więc tak zwane procesory, czyli ogromna ilość tranzystorów była umieszczona na jednej płytce krzemowej i w zasadzie ta technologia wygląda tak samo do dziś. Jeśli chcemy mieć szybki komputer, to musimy mieć procesor z jak największą ilością przełączników, które działają z jak największą prędkością. Widzicie więc, że zasada działania współczesnych komputerów jest dokładnie taka sama jak pierwszych komputerów, które wymyślono pod koniec lat 30. XX wieku. Mamy biliony przełączników, które reprezentują wartość 0 lub 1. Informacje o stanie konkretnego przełącznika nazywamy właśnie bitem. Takie komputery nazywamy dziś komputerami klasycznymi. I one są świetne. Wszyscy ich codziennie używamy.
Jednak w pewnych sprawach nie są zbyt dobre. Nie potrafią rozwiązywać pewnych rodzajów problemów. Są do tego po prostu zbyt wolne. Jakie to są problemy? Na przykład optymalizacja. Jeśli jakiś problem ma wiele rozwiązań, to czasami jest tak, że jedne rozwiązania są lepsze od innych. Optymalizacja polega na wyszukaniu najlepszego rozwiązania ze wszystkich możliwych rozwiązań. Na przykład, przypuśćmy, że mamy taki problem. Zapraszamy do domu 10 znajomych. Okazuje się, że nie wszyscy się ze sobą lubią. I lepiej, żeby nie siedzieli obok siebie, prawda? Może niektórzy nie znają polskiego, więc lepiej, żeby siedzieli obok osób, które znają angielski, a ci, którzy znają polski, żeby siedzieli obok siebie. Zaczynamy myśleć, kogo gdzie posadzić, kto powinien siedzieć obok kogo. Jeśli mamy 10 osób, to możemy je posadzić przy stole na 10 silnia sposobów. 10 silnia. 10 z wykrzyknikiem. Tak to się zapisuje w języku matematyki. 10 silnia to działanie, które polega na pomnożeniu. 1 razy 2, razy 3, razy 4 i tak dalej, aż do 10. Co w efekcie daje 3,6 miliona. 10 osób można posadzić przy stole na 3 600 000 sposobów. Naprawdę dużo możliwości. I jak tu wybrać najlepszą możliwość? Żeby rozwiązać taki problem, musimy poszukać wszystkich możliwości i wybrać te najlepsze. Dlatego właśnie klasyczne komputery nie są najlepsze w tym przypadku. Na szczęście znaleźli się tacy ludzie, którzy wpadli na pomysł zupełnie innego podejścia do komputerów. Pierwszy komputer kwantowy zbudowano w 1995 roku, czyli 25 lat temu. Pamiętacie? Komputer klasyczny opiera się na bicie informacji. Ten bit może mieć wartość 0 lub 1. Czyli może być w danym momencie w jednym stanie. Albo 0, albo 1. Nie ma innej możliwości. Natomiast komputer kwantowy opiera się na qubicie, czyli bicie kwantowym. Qubit może być w wielu stanach jednocześnie, czyli w tak zwanej superpozycji kwantowej. Wydaje mi się, że słowo superpozycja nie ma polskiego odpowiednika. Używamy angielskiego słowa po prostu. Superpozycja jest podstawową zasadą mechaniki kwantowej i mówi o tym, że dowolne dwa stany kwantowe mogą przyjąć wartość 0 lub 1 lub obie te wartości jednocześnie. Dlatego właśnie komputer kwantowy może potencjalnie przetwarzać znacznie większą ilość możliwych informacji niż komputer klasyczny. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w naszej rzeczywistości coś jest w konkretnym miejscu, w konkretnym czasie, albo tego nie ma. Jeśli na przykład pomyślicie o piłce tenisowej. W czasie meczu tenisa ktoś odbija rakietą piłeczkę i piłka leci dosyć szybko, powiedzmy 30 metrów na sekundę. Możemy oczywiście obliczyć, w jakim miejscu znajdzie się ta piłka, powiedzmy za 2 sekundy. Żeby to zrobić, musimy znać prawa natury. Musimy wiedzieć, jak działa natura. Na szczęście prawa natury są odkryte i opisane dość dobrze przez fizyków.
To są między innymi prawa Newtona, prawa Maxwella, wiele, wiele różnych praw, którymi rządzi się natura i które już poznaliśmy. Brawo my, brawo fizycy. Jednym z takich praw jest zasada nieoznaczoności Heisenberga i ta zasada mówi o tym, że istnieją takie pary wielkości, których nie da się zmierzyć z dowolnie wielką dokładnością. Na przykład nie możemy z dowolną dokładnością wyznaczyć jednocześnie położenia i pędu cząstki. Pęd to jest masa razy prędkość. Dokładnie to prawo mówi, że niepewność pozycji jakiejś cząstki zależy od prędkości i masy tej cząstki. Jest zawsze większa od pewnej stałej fizycznej. Ta stała fizyczna to połowa stałej Planka. To może jest dosyć skomplikowane, ale mówiąc prościej, to prawo mówi o tym, że nie możemy być pewni, gdzie dokładnie jest piłka uderzona przez tę lisistę, ale nasza niepewność jest bardzo, ale to bardzo mała. Czyli możemy być prawie pewni, gdzie jest piłka. Dlaczego tak jest? Bo piłka jest dosyć ciężka, waży około 50 gramów. Zatem prawo Heisenberga mówi, że jeśli chcesz wiedzieć, jaką prędkość ma piłka z dokładnością do 17 miejsc po przecinku, to niepewność, gdzie jest piłka, będzie około 10 do potęgi minus 17 metra. Czyli bardzo, 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 bardzo malutko. Nie wiemy, gdzie dokładnie jest piłka, ale wiemy, że jest w jakimś miejscu nie dalej niż 10 do minus 17 metra, czyli mniej niż wielkość atomu. To jest bardzo malutko w porównaniu do samej piłki, prawda? Więc w zasadzie możemy powiedzieć, że bardzo dobrze wiemy, gdzie jest ta piłka. Teoretycznie nie wiemy dokładnie, ale dokładność jest bardzo dobra. Niepewność w tym przypadku jest bardzo, bardzo niewielka. Dlatego mówimy, że piłka tenisowa jest obiektem klasycznym, nie jest obiektem kwantowym. Oczywiście jest obiektem kwantowym, ale ponieważ ma dużą masę i duży rozmiar, zasada nieoznaczoności Heisenberga nie ma wielkiego znaczenia, w zasadzie nie ma żadnego znaczenia. Myślę, że teraz to rozumiecie. Ale jeśli teraz weźmiemy elektron, który miałby taką samą prędkość jak nasza piłka tenisowa i chcielibyśmy wiedzieć, jaką ma prędkość z niepewnością 10 metrów na sekundę, wtedy niepewność jego pozycji będzie 10 mikronów. A to jest o wiele, wiele więcej niż rozmiar elektronu. Dlatego w zasadzie nie wiemy, gdzie ten elektron się znajduje. Gdzieś jest, w promieniu 10 mikronów. Jasne? Promień 10 mikronów w porównaniu do wielkości elektronu to jest naprawdę ogromna odległość. Wyobraźcie to sobie tak, gdyby to była piłka tenisowa, ktoś wystrzelił piłkę tenisową i my wiemy, gdzie ona jest, ale z dokładnością do 100 metrów. Czyli w zasadzie nie wiemy, gdzie jest. W takim właśnie rozumieniu elektron jest cząsteczką kwantową. To samo prawo fizyki działa na elektron i na piłkę tenisową, ale dla piłki niepewność położenia jest niezwykle mała, a dla elektronu ma ogromne znaczenie. Po co te wszystkie wyjaśnienia? Właśnie z tego powodu istnieje superpozycja kwantowa
i wykorzystanie tego prawa natury pozwoliło na zbudowanie komputerów kwantowych. Oczywiście nikt nie będzie kupował komputera kwantowego, bardzo drogiego, jeśli te same obliczenia można zrobić na klasycznej maszynie. Nawet jeśli to trwałoby 3 razy dłużej, prawda? Dlatego istnieje pojęcie supremacji kwantowej. Producenci chcą stworzyć komputer kwantowy, który będzie mógł rozwiązać problem zupełnie nierozwiązywalny przez klasyczny komputer. W roku 2012 zaczęto mówić o supremacji kwantowej i wtedy też, tak mi się wydaje, nastąpił wyścig firm takich jak Google, IBM, Alibaba, Microsoft i wielu innych. Każdy chce być pierwszy. Każdy chce osiągnąć supremację kwantową. W zeszłym roku, w październiku, Google ogłosiło osiągnięcie supremacji kwantowej. Po polsku można chyba powiedzieć przewagi kwantowej. Tak mi się wydaje. W każdym razie Google ogłosiło, że Sycamore, czyli ich komputer, przez 200 sekund rozwiązał problem, który klasyczny komputer musiałby rozwiązywać przez 10 tysięcy lat. Zatem byłoby to pierwszy raz w historii, kiedy rozwiązano problem niemożliwy do rozwiązania przez klasyczny komputer. To była wielka wiadomość, która obiegła cały świat, ale szybko okazało się, że była dość kontrowersyjna. Wkrótce IBM ogłosiło, że rozwiązanie tego problemu może zabrać klasycznemu komputerowi 2,5 dnia, a nie 10 tysięcy lat. Zatem przewaga kwantowa chyba nie została jeszcze osiągnięta. IBM i Google są firmami, które wyprodukowały procesory kwantowe w bardzo podobny sposób, zatem nic dziwnego, że IBM podważa oświadczenie Google'a i co więcej, mówi się o tym, że supremacja kwantowa w zasadzie nie ma znaczenia, dopóki nie stworzy się zadania, problemu do rozwiązania, który będzie miał znaczenie komercyjne. A nie będzie to jakiś dziwny, wymyślony problem. Pewnie, tak jak ja, jesteście ciekawi, jak jest zbudowany komputer kwantowy. Jak są zbudowane qubity. Pamiętacie, bity są zbudowane z tranzystorów na płytce krzemowej. A qubity? Qubity są, można tak powiedzieć, sztucznie wytworzonymi atomami. Atomy oczywiście podlegają mechanice kwantowej, w sensie o jakim mówiłem wcześniej. Połączenia wewnątrz qubitów wykorzystują efekt nadprzewodnictwa, a qubity między sobą są połączone rezonatorami mikrofalowymi. Tak to się nazywa. To wszystko musi być w temperaturze niższej niż temperatura kosmosu. Bardzo, bardzo zimno jest wewnątrz tego komputera. Trzeba to naprawdę porządnie schłodzić do temperatury 15000 stopnia Kelwina. 0 stopni Kelwina jest zerem absolutnym, a qubity są tylko o 15000 stopnia cieplejsze. Temperatura pokojowa to około 300 stopni Kelwina. Zatem komputer kwantowy musi być włożony do naprawdę porządnej lodówki. Zanim takie komputery pojawią się u nas w domach, to można już ich spróbować. Jeśli chcecie spróbować programowania komputerów kwantowych, to jest to możliwe przez internet. Istnieje kilka serwisów pozwalających na wykorzystanie komputerów kwantowych. Pierwszy był chyba IBM. W 2016 roku powstał serwis IBM Q Experience. Potem chińska firma Alibaba uruchomiła swój serwis.
A dziś jest już kilka innych serwisów, które pozwalają na rozwiązanie problemu i ściągnięcie wyników przez internet. Niektóre z tych serwisów są nawet darmowe. Na przykład jeśli wpiszecie do wyszukiwarki IBM i Quantum Computing, to znajdziecie ich stronę i tam można zbudować swój pierwszy program kwantowy. Można to zrobić, jeśli zna się program Python. Lub można użyć graficznego narzędzia do programowania. Tam są instrukcje, jak to zrobić. Zatem, kto ma chęci, to istnieje taka możliwość, żeby się tego nauczyć i spróbować. To jest naprawdę niesamowite, że można to zrobić. Kiedy pomyślę o tym, i jednocześnie przypomina mi się, że w Polsce, w mieście Kraśnik, radni tego miasta chcieli zabronić używania połączenia Wi-Fi w szkołach. Chcieli również zabronić technologii 5G. Widzę wtedy, jak ogromna jest przepaść. Jak ogromna przepaść dzieli Polskę od zaawansowanych technologii. Jesteśmy naprawdę daleko w tyle. I co gorsza, prawdopodobnie chcemy się jeszcze bardziej cofnąć. Świat nas wyprzedza. Komputery kwantowe będą wykorzystywane w symulacjach chemicznych, w symulacjach ekonomicznych, w medycynie, w kryptografii. No właśnie, to jest ciekawe. Czy mając komputer kwantowy można złamać nawet najtrudniejsze hasła, nawet bardzo długie hasła? Prawdopodobnie tak. Dlatego te hasła muszą być generowane przez komputery kwantowe. Kto nie będzie miał komputerów kwantowych, ten naprawdę będzie miał problem. Każde narzędzie może oczywiście być wykorzystane do złych, ale i do dobrych celów. Nożem możesz ukroić kawałek kiełbasy, ale możesz też kogoś zabić. Tak samo jest z komputerami. Być może komputery kwantowe pomogą w rozwiązaniu problemu zmian klimatycznych. Będzie można stworzyć model tego, co naprawdę dzieje się w atmosferze i z wielkim prawdopodobieństwem sprawdzić, co stanie się za 10-20 lat. Co stanie się, jeśli zmienimy to albo tamto? Jakie będą rezultaty za 20, 30, 50 lat. Może dzisiejsze mało doskonałe komputery kwantowe pomogą nam stworzyć doskonalsze generacje tych komputerów. Pamiętajcie, to jest dopiero początek. Pierwszy lot samolotem trwał 12 sekund i bracia Wright przelecieli wtedy 37 metrów. A teraz latamy samolotami na inne kontynenty. Nowa technologia zaczyna się rozwijać i pewnie kiedyś zastąpi klasyczne komputery. Czy klasyczne komputery kiedyś znikną zupełnie? Nie wiem, może znajdą się dla nich jakieś zastosowania. Jeśli porównujemy komputery kwantowe do klasycznych, to tak jakby porównać żarówki do świec. I żarówka, i świeca dają światło, ale to zupełnie inna technologia. Żeby zrobić lepsze oświetlenie, czyli żeby było jaśniej, można użyć większej ilości świec. Ale w pewnym momencie to już przestaje mieć sens. Łatwo może dojść do pożaru na przykład. Świece szybko się wypalają, trzeba je wymieniać co chwilę. To są właśnie ograniczenia tej technologii. Każda technologia ma swoje ograniczenie i wtedy zaczynamy szukać nowej technologii, czyli nowego sposobu na rozwiązanie jakiegoś problemu. Chociaż w większości przypadków używamy żarówek elektrycznych, to przecież czasami lubimy posiedzieć przy świecach. Może tak samo będzie z klasycznymi komputerami. Może klasyczne komputery będą nadal nam służyły w pewnych zastosowaniach.
Nic nie zastąpi przecież nastroju, jaki stwarzają świece przy kolacji. Żarówki w tym przypadku zdecydowanie przegrywają ze świecami. Zgadzacie się ze mną? Myślę, że tak. Wszyscy lubimy romantyczne kolacje. Kochani, myślę, że tu możemy zamknąć temat komputerów, bo przed nami jeszcze bardzo ciekawe nagranie z Mińska. Nagranie, które sprawiło mi dużo przyjemności. Posłuchajmy razem. Witam serdecznie, panie Piotrze. Nazywam się Michał. Jesteśmy rodziną z Mińska. Dzisiaj moja siostra Masza i nasza matka Tatiana również opowiedzą swoje historie. Cześć, panie Piotrze. Nazywam się Masza, mam 19 lat. W chwili obecnej studiuję w Polsce, dokładnie w Łodzi. Ciekawe, że Łódź lub Łódka po angielsku znaczy błot, ale w tym mieście nie ma żadnej rzeki lub jeziora. Dzień dobry, mam na imię Tatiana, mam 54 lata i mam dwójkę najwspanialszych dzieci, Maszę i Miszę. Oni zmusili mnie nauczyć się języka polskiego i zdać egzamin na kartę Polaka. Powiem szczerze, to było bardzo trudne misje dla mnie, chociaż język rosyjski jest podobny do polskiego. Ale w moich latach nauka jakiegokolwiek języka idzie wolniej niż u nastolatków. Moje marzenie się spełnia. Już niedługo przeprowadzamy się z moją żoną do Warszawy. W Warszawie mam bardzo dobrych i utalentowanych przyjaciół z Białorusi, których mi tak brakowało w Mińsku. Natasza, Pasza, Natali, Dima i malutka Ewa. Pozdrawiam cieplutko. Zobaczymy się wkrótce. Niestety w związku z koronawirusem nie jest teraz tak łatwo przeprowadzić się nawet mając kartę Polaka. Co do nauki języków obcych, szczerze mówiąc, ciężko mi się uczyć języków, bo mam inżynierski umysł. Uczyłem się języka angielskiego przez niemal 20 lat od drugiej klasy szkoły, a języka polskiego się nauczyłem przez półtora roku i znam go na takim samym poziomie jak i język angielski. Mam jeszcze sporo do nauczenia, ale postęp jest dobry. Opowiemy naszą historię i jak się uczyliśmy języka polskiego. Nasz dziadek Wiktor, który się urodził w 1937 roku, był Polakiem. Już dwa lata później, w 1939 roku, ta część Polski, gdzie on się urodził, została przyjęta przez Litwę. Wszystkie jego przodkowie, nasi pradziadkowie, byli Polakami, więc dlatego mamy polskie pochodzenie. Później nasz dziadek został wysłany do wojska do Mińska i później przez całe swoje życie on mieszkał na Białorusi. Nasza babcia mówi, że dziadek wcześniej trochę rozmawiał po polsku, ale my już tego nie pamiętamy. Jak powstała kwestia rozmowy z konsulem w sprawie karty Polaka, zaczęliśmy szukać jakichkolwiek kursów, żeby nauczyć się języka polskiego i historii Polski. Na początku mama i ja chodziliśmy na kursy do Centrum Języków Słowiańskich w Mińsku. Bez żadnych zwątpień możemy polecać go wszystkim. Wszyscy dostaliśmy kartę Polaka przy pierwszej próbie. To nie było łatwe, ale mieliśmy świetnych nauczycieli. Masza i ja osobno chcemy podziękować naszej ulubionej nauczycielce języka polskiego z Centrum, Marii Kochno. Ona jest po prostu mistrzem w tej dziedzinie. Serdecznie dziękujemy. Na koniec chcielibyśmy podziękować panu za te wspaniałe i zawsze interesujące podcasty. Są wyjątkowo ciekawe i przyjemne dla ucha. Naszym zdaniem są najlepsze dla nauki języka polskiego. Dzięki tym podcastom zaczęliśmy lepiej porozumiewać się w języku polskim i czuć się wolniej w tym języku. Pozdrawiam serdecznie. Pa! Dziękuję bardzo za podcasty, Piotrze. Przysłuchałem prawie wszystkie odcinki podcastu. Podziwiam sposób, w jaki opowiadasz o skomplikowanych i ciekawych tematach. Ciekawa, co możesz nam powiedzieć o skomplikowanej sytuacji politycznej na Białorusi? Teraz wszyscy chcą, aby Łukaszenka odszedł i dał szansę odważnym, energicznym i młodym ludziom rządzić krajem. Ale on sam chce rządzić na zawsze. Co sądzisz na ten temat? Życzę ci powodzenia. Pa-pa! Wszystkiego najlepszego. Pa-pa! Bardzo dziękuję Miszy, Maszy i Tatianie za świetne nagranie. Zgadza się, w Łodzi nie ma żadnej rzeki. To jest dosyć ciekawa sprawa, bo tak naprawdę tam jest prawie 20 rzek, ale wszystkie przepływają kanałami pod Łodzią. To nie są duże rzeki, to są małe, niewielkie rzeczki.
Można powiedzieć, że to są strumienie. Co ciekawe, jedna z tych rzek nazywa się Łódka. 20 rzek płynie kanałami pod łodzią. Pani Tatiana mówi o tym, że w pewnym wieku uczymy się wolniej. Myślę, że jeszcze daleko nam do tego wieku. Myślę, że jeśli ktoś ma więcej niż 90 lat, to nie uczy się tak szybko. Ale głos pani Tatiany jest bardzo młody. Zatem to nie może być żadna wymówka. Masza mówi o inżynierskim umyśle. To jest dokładnie to, co ja myślałem o sobie. Ja też uczyłem się 20 lat angielskiego. Tak myślałem, że uczę się angielskiego, ale wiecie, czego się uczyłem? Uczyłem się, jak rozwiązywać testy, jak wpisywać brakujące słowa do zdań. Tego właśnie się uczyłem. Uczyłem się list słów. Dlatego nic dziwnego, że po 20 latach nie potrafiłem nic powiedzieć, ani nie rozumiałem, co mówią ludzie. Na szczęście, szukając informacji w internecie, zrozumiałem, na czym polegał mój błąd. Kochani, moim zdaniem każdy może nauczyć się dowolnego języka, musi poświęcić temu odpowiednią ilość czasu, ale też musimy to robić z sensem. Nawet 20 lat nie pomoże, jeśli będziemy uczyć się tak, jak kiedyś uczono nas w szkole. Pytacie mnie też o sytuację polityczną na Białorusi. Co ja mogę powiedzieć? Myślę, że Białorusini muszą sami zdecydować. Mam nadzieję, że uda się to zrobić pokojowo. Tutaj w Polsce niewiele wiemy, jakie plany ma opozycja, jakich liderów ma opozycja białoruska. Czy liderzy opozycji będą w stanie wykorzystać tę energię, jaka jest teraz w narodzie? Zobaczymy. Wciąż słyszymy o protestach na ulicach. Czy te protesty będą skuteczne? Osobiście wątpię. Myślę, że bez ogólnokrajowych strajków nie jest możliwe doprowadzenie do rozmów z obecną władzą. Nie wiem, jak mocna jest opozycja na Białorusi, czy będzie w stanie zorganizować ogólnokrajową presję na rząd. To wydaje mi się najważniejsze. Bez presji ekonomicznej na rząd nie będzie łatwo przeprowadzić zmian. Takie jest moje zdanie, ale kochani, kim ja jestem? Nie jestem żadnym ekspertem politycznym i nie mam pojęcia, jak obala się rządy. Mówię z doświadczenia, bo pamiętam, jak obalono komunizm w Polsce. To nie trwało kilka miesięcy. Nie wiem, czy znacie słowo obalić. Obalić to znaczy przewrócić. Na przykład drzewo może się obalić, czyli przewrócić. Dziś częściej używa się tego słowa w kontekście politycznym. Mówimy obalić dyktaturę, obalić rząd, czyli przewrócić, zniszczyć, zmienić. Jeszcze raz dziękuję Miszy, Maszy i Tatianie. Życzę wam powodzenia w Polsce. Jestem ciekawy, czy już się przeprowadziliście, bo wirus rzeczywiście komplikuje sprawy. W Polsce mamy coraz więcej zarażonych. Ciekawi mnie, jak jest na Białorusi. Czy podaje się jakiekolwiek statystyki? Widzę, że mnóstwo ludzi jest na manifestacjach. Mnóstwo ludzi jest na ulicy. Ciekawi mnie, czy jest dużo zachorowań na Białorusi. Mam nadzieję, że nie. Tak jak mówię, tu w Polsce codziennie słyszymy, że jest coraz więcej zachorowań. Kochani, zatem powoli zbliżamy się do końca dzisiejszego podcastu. Pamiętacie, Eduardo mówił na początku, że nauczył się kilku nowych słów z podcastu o Fryderyku Nietzsche. Mam nadzieję, że z tego podcastu również się czegoś nauczyliście.
Czasami nawet nie wiemy, że nauczyliśmy się czegoś. Pamiętajcie, nauka języka to jest nauka umiejętności, a nie wiedzy. To jest jak granie na fortepianie. Pianista, żeby zdobyć tę umiejętność, musi codziennie ćwiczyć. Nie jest świadomy, że dziś przez ćwiczenie poprawił troszeczkę swoje umiejętności. Ale ćwicząc codziennie, po kilku miesiącach, jest zdecydowanie lepszy niż kiedyś. Tak to właśnie działa. Jeśli chcecie ćwiczyć w sposób przemyślany, to polecam wam moje kursy. Nawet jeśli rozumiecie w miarę dobrze po polsku, ale macie blokadę w mówieniu, nie możecie mówić płynnie, to polecam wam kurs 100 Daily Polish Stories. W tym kursie znajdziecie proste historyjki, ale co jest najważniejsze, znajdziecie tam również pytania i odpowiedzi. To jest najważniejsza część. Jeśli codziennie będziecie odpowiadać na pytania na głos, to w końcu zaczniecie mówić samodzielnie. To jest tak samo jak robienie ćwiczeń przez pianistów. Pianista, żeby grać płynnie, najpierw musi grać gamy, akordy, robić ćwiczenia. Musi robić to systematycznie. Nikt nie usiadł przy fortepianie i nie zaczął po prostu grać. Nie ma takiej możliwości. Tak samo jest z językiem polskim. Bez ćwiczeń nie będziecie mówić płynnie po polsku. Tego się nie bierze z powietrza. Czasami mówimy, tego się nie bierze z powietrza, to trzeba wyćwiczyć. I to jest absolutna prawda, którą chcę zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Wielkie dzięki dla was wszystkich. Dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Jesteście wspaniali. Przysyłajcie nagrania. Czekam na wasze nagrania. Wspaniale mówicie po polsku. Cieszę się, że chcę wam się uczyć, że jesteście zmotywowani, że jest to dla was dobra zabawa. Bo przecież o to chodzi. Przecież o to chodzi, żeby dobrze się bawić i jednocześnie uczyć się języka polskiego. Trzymajcie się zdrowo. Dziękuję za dziś i zapraszam następnym razem. Cześć, pa, pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.